I projekt zarządu, druk numer 540. On tak wygląda strasznie, jak już Państwo od razu wyjaśnię. W sprawie korekty uchwały Rady Dzielnicy, projekt czerwony numer 452, to jest ta główna nasza uchwała z sierpnia, 27 sierpnia 2013. Następnie była uchwała 470 dnia 16 października, potem 19 listopada i 14 stycznia. I tutaj sobie ustalają zadania realizacji w ramach planu powierzonych na prace remontowe dróg i chodników oraz budowy i modernizacji ulic lokalnych prac oświetlenia na 2014 rok. Paragraf pierwszy. Przedstawia się listę zadań do realizacji w 2014 roku, uwzględniając wcześniejsze zmiany. Wprowadzaliśmy tam różne poprawki w tych uchwałach. Ja chciałem przygotować tak, żeby to było czytelne dla Państwa, jasne. W uchwale 510 w styczniu tam wnioskowaliśmy, ale w załączniku no, zniknęła nam remont chodnika przy ulicy Ślicznej, więc też nie może tak być. One wszystkie są wnioskowane i tutaj powstały te wszystkie wnioski, które idą. Przedkładam Państwu w paragrafie drugim są wyszczególnione to, co wszystko wcześniej omawiali. Tak, tak to wygląda. W paragrafie trzecim wszystkie te wnioski dotyczące dokumentacji, środków wykonania parkingu drugiego etapu, też to jest uwzględnione. Paragraf czwarty, środki finansowe nie wykorzystane na realizację zadań powierzonych z zakresu budowy modernizacji ulic lokalnych wraz z oświetleniem przeznacza się na dofinansowanie zadań z zakresu zadań powierzonych na prace remontowe długich chodników. Paragraf piąty, wszelkie prace remontowe i modernizacyjne chodników na terenie trzeciej Promień Czerwony będą wykonane łącznie z Uścinkowskiej Krótkowej. Paragraf szósty, uchwała dotyczy w dzień podjęcia. Otwieram dyskusję, proszę bardzo Pana zapomnieć. Mam pytanie odnośnie paragraf 6, paragraf 2, punkt 6, tak. Strona północna, od ulicy Meissnera do wjazdu na parking przed Bagiarką. Jak tam rozmawiałem z Mateuszem, tam był problem, że tam fragment chodnika był na terenie Spółdzielni Lugorek. Ale to nie docierało się tam. Nie, ale to jest dalej. To jest dalej. To jest dalej. Za wjazdem. Chodzi oczywiście o... Do wjazdu na parking przed blokiem Śliczna 12. To nie jest ta końcówka tam na wprost? Nie, nie, nie. Od Meissnera w kierunku ulicy Ostatniej tam dalej i to jest tak, ten gminny tam jest po prawej stronie, takiego domu budowlanego. No, no, no. To jest gminne z tego, co ja słyszałem. Okej, okay, tylko tam później sama końcówka. Ale, to jest, tak, ale sama samej końcówki ten zakres tutaj pracy nie obejmuje. To może ja to, o czym rozmawialiśmy, to jest faktycznie teren, który jest długość na zakręcie. No. Natomiast to. A Śliczna 12 była wcześniej, tak? Śliczna 12 to jest ten pierwszy wysoki blok. To może jeszcze Państwo radni wyjaśnię dodatkowo tak. Wielkiego Siódmego tam są wpisani radni, będzie objazd tak, o dzielnicy dotyczący między innymi właśnie też tutaj tych zadań. Kilku radnych już się zgłosiło poza delegacją też do tego, bo my nie możemy wypisać, nie będą mówimy radnych. Ten tutaj będzie sprawdzany i możemy inwestować tylko i wyłącznie na terenie gminnym. Dodam jeszcze, że w paragrafie drugim, w punkcie szóstym ta inwestycja jest na samym końcu, bo jeszcze tam są, w tamtej części ulicy Ślicznej są prowadzone roboty. Więc do czasu, gdy zostanie ten chodnik remontowany, te roboty zostaną zakończone, tak aby nie niszczyć tego nowo wykonanego chodnika. Czy jeszcze są jakieś głosy w dyskusji? Przystąpmy do procedowania. Przystąpmy do procedowania. Kto jest za poparcie druku 540? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Uchwała została podjęta.